Na terenie powiatu rawickiego odbyły się ćwiczenia obronne pod kryptonimem Balaton 2022. Pierwszego dnia służby realizowały akcję kurierską w Miejskiej Górce. Drugiego dnia prowadziły działania w Sarnowie i Rawiczu. Te ćwiczenia są w ramach naszych ćwiczeń obronnościowych. To jest, można powiedzieć, takie połączenie dwóch rodzajów ćwiczeń. Natomiast tak postanowiliśmy, żeby też, można powiedzieć, w jakiś sposób one miały też taki element atrakcyjności i też jednocześnie ważnych ćwiczeń, bo dla służb takie każde ćwiczenia z tego rodzaju są też istotne w kwestii bycia gotowości, tak, i udzielania tej pomocy. Jeżeli chodzi o ćwiczenia obronnościowe, one powinny się odbywać co 3 lata, natomiast takie ćwiczenia pozostałe ze strażą pożarną czy policją, to tutaj w zależności od zapotrzebowania też poszczególne służby ćwiczą niezależnie od służb zarządzania kryzysowego, natomiast tutaj jest trochę szerszy scenariusz, tak, i używamy może większej siły środki. Również też zaangażowane są tutaj Wojska Obrony Terytorialnej do zabezpieczenia terenu. Dzisiaj ćwiczyliśmy współdziałanie z Wojskami Obrony Terytorialnej, z policjantami oraz Zespołem Ratownictwa Medycznego. Był upozorowany wypadek drogowy z udziałem dużej liczby osób poszkodowanych oraz samochodu przewożącego niebezpieczną substancję. Naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, określenie strefy zagrożenia, rozpoznanie substancji, jaka była przewożona tym samochodem, a także udzielenie pomocy osobom poszkodowanym i zatamowanie wycieku niebezpiecznej substancji z uszkodzonej cysterny. Zgodnie z zaleceniami wojewody wielkopolskiego na 2022 rok w powiecie rawickim odbyły się ćwiczenia obronne, powiatowo-gminne ćwiczenia obronne, które miały na celu zgranie wszystkich służb, straży, inspekcji do działania w warunkach kryzysu, czy państwowego, zbrojnego, czy jakichś sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia odbywały się na terenie całego powiatu. Były uruchomione stałe dyżury we wszystkich urzędach i służbach. Przygotowania trwały już od co najmniej lipca, gdzie było trzeba całą dokumentację zrobić, wykonać dokumentację z wojewodą, uzgodnić tę dokumentację, plan ćwiczenia. I największy nawał pracy odbył się na 3-2 tygodnie przed ćwiczeniami, żeby to wszystko spiąć. Ćwiczenia trwały przez 2 dni. 25 było uruchomienie akcji kurierskiej. Praktycznie było w Miejskiej Górce realizowane, w pozostałych urzędach aplikacyjnie. A drugi dzień ćwiczeń odbyły się epizody praktyczne. Pierwszy epizod praktyczny na ulicy Paderewskiego tutaj w Sarnowie, czyli prawdopodobny atak na cysternę przewożącą substancje chemiczne. I drugi epizod praktyczny, znalezienie w liceum urządzenia czy pakunku przypominającego urządzenie wybuchowe.